Kontynuując w sumie jeszcze stale w marketingu moje doświadczenia, to powiem wam tylko jedno, odnośnie telefonów właśnie. Jako, że miałem okazję sporo telefonów przetestować, telefonami się pobawić i też dużo o nich poczytać i się dowiedzieć, to z mojego punktu widzenia powiem wam tak, na polski rynek jak najbardziej rekomenduję telefony marki ZTE zdecydowanie, bo za mniejsze pieniądze otrzymujecie lepszy sprzęt, tyle że nie musicie wydawać za opakowanie. I to jest najważniejsza zaleta tych produktów. A do tego telefony są konkretne, solidne, działające. I dla mnie to taki nowy wyznacznik, szczególnie tu na polskim rynku, że telefony marki ZTE są jak takie właśnie Nokia. Dobry, solidny, tani telefon za rozsądne pieniądze. Z gwarancją, z serwisem, ze wszystkim. I tu z tego miejsca też oczywiście chciałbym podziękować panu Jackowi. Miałem okazję wysłać jedną wiadomość, jeszcze będąc na słuchawce jako konsultant, czyli nikt. Miałem okazję wysłać właśnie jedną wiadomość, no i ktoś na tą wiadomość jednak zareagował, skontaktował się ze mną. I od tego momentu jednak pojawiły się dla mnie nowe możliwości, które później przez kolejne możliwości, które się pojawiły, zostały przeze mnie wykorzystane, dzięki czemu dziś wiem, że telefony dla moich pracowników zapewne będą marki ZTE. I jeśli chodzi o telefony, to by było właściwie wszystko. A biorąc pod uwagę ZTE, no to tutaj mogę zdecydowanie polecić, bo po pierwsze firma działa globalnie, po drugie ma bardzo szeroki zakres usług, czyli wszystkie technologie, które byłyby potrzebne, żeby podnieść tą naszą infrastrukturę w Polsce w całości. A do tego też się podejmują wyzwanie właśnie odnośnie wirtualnej, rozszerzonej i też wiem, że jakieś tam swoje sprzęty tworzą. Nie mogę się doczekać, kiedy wpadną mi w ręce. Będę miał okazję przetestować i podzielić się z wami wrażeniami. Jeśli chodzi o telefony, to właściwie sam osobiście aktualnie używam Samsunga. Zakupiłem zaraz jak wyszedł nowy, była premiera S6 po premierze flagowca. Zapłaciłem za niego kupę kasy. Czy mi się to opłacało? Wtedy w żadnym wypadku. Ale dzięki temu, że wtedy kupiłem porządny telefon i mam go do dzisiaj, to mogę nagrywać, działać i ten telefonik właśnie w tym momencie cały czas zwraca się i zwraca swoją wartość. Jeśli chodzi o cena do jakość, to tak jak mówię, to się w ogóle nie pokrywało, ale jeśli chodzi o sam telefon w sobie, nie był z dzisiejszego punktu widzenia świetną inwestycją, bo sprzęt mam dalej i dalej mogę z niego korzystać i tak nie wykorzystuję w pełni jego możliwości, aczkolwiek co by mi nie było potrzebne, to mam. Dlatego warto się zastanowić nie tylko co potrzebujemy dziś, ale szczególnie jak się kupuje telefon, z którego się korzysta dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, warto jednak zainwestować odrobinę więcej, kupić lepszy sprzęt, bo dzięki temu ten sam sprzęt możemy mieć na dłużej. I dlatego to takie proste.